Siema, z tej strony Hogaty. Dzisiaj gra ze mną Sylo. Hello! A to jest, proszę Państwa, kolejny, aż się trochę zdziwiłem, ale kolejny, tak, odcinek z Clash Royale'a na moim kanale, proszę Państwa. Czyli jest to odcinek numer 2 oczywiście. Z podstawowych informacji gramy znowu na komputerze, także troszeczkę gorzej mi się będzie grać niż na telefonie. Szczerze powiedziawszy, nie wiem jak to grać na telefonie, żeby to jakoś nagrywać, także gramy to na emulatorze, ale ogólnie gramy na telefonach. Otworzę jedną jeszcze skrzyneczkę na początek zwykłego Silver Chesta, a w ogóle też ciekawa sytuacja, że legendy nie dropną zaraz. Że właśnie jedną legendę dropnąłem ostatnio z Silver Chesta i to był miner oczywiście mój, także to był chyba trzeci miner, jeżeli dobrze pamiętam. Także z tego jestem zadowolony. Ponoć to jest jakaś, nie wiem, Sylo, ty to mówiłeś, jak też, że jest bardzo mała ileś szansa tam setnych procenta, żeby nie? to zrobić. No i się dropnął, także to jest fajna sytuacja. Jeżeli chodzi o dzisiejsze talie, powiem tak. Ta talia, o której powiedzieliście, że jest bardzo zła z tego względu, że jest połowa prawie albo ponad epicznych kart, epickich kart lub legendy, czyli cztery epiki i jedna legenda, że jest bardzo zła, aczkolwiek powiem wam, że to jest moja taka najstabilniejsza talia, którą mi się po prostu na tym poziomie 3000 najgorsza, koronek ale te 3200 dobrze gra, nie? Tak. No można grać na tych koronkach na tej talii bez większych problemów. Zresztą z tej strony popatrzyłem ostatnio na tej stronie, chyba to był Deck Shop, coś takiego, nie? Mam ją w sumie tutaj otwartą w tle. I tam było nawet napisane, że jest całkiem to niezła talia, nie ma tam jakiejś mega synergii, ale jest okej. I powiem wam tak, za waszymi radami skorzystałem tutaj i stworzyłem taką oto talię i ponoć taką talią bardzo dużo osób gra na wyższych nawet koronkach i jest ona dobra. I powiem wam, że dopiero co zrobiłem tego Ice Golema na 7 poziom, no ale póki co tą talią, nie wiem czy to przez to, że trafiałem na 11 poziomy, kiedy ja miałem 9 jeszcze, czy coś, czy źle po prostu nią jeszcze grałem, no ale jakoś tak szło, no tak dosyć średnio, nie był to jakiś skok jakościowy, przez co musiałem znowu wrócić do tej talii. Tutaj jeszcze jako, że ludzie tam prosili wcześniej, to pokażę jeszcze osoby, które najwięcej wbiły tutaj usyla w klanie koronek przy ostatnim tym klan czeście, czyli Mixtape 165, Autobus PL 153 i Polski Orzeł 1,83. Nawet ja się tutaj jeszcze z 50 gdzieś mieszczę. Nie dawaj niżej. Także Sylo, możesz tam startować już meczyk i zobaczymy, czy to coś będzie działać. Patrz w ogóle, tu. Jakkolwiek. A, to jest właśnie na batce, na princeskę, na obronę. Okej, okay, dobra, rozumiem. Ograj do rakieta. Dobra, lecimy w takim razie. Do ataku! Poszedł górnik do ataku, poszedł balon, uderzył, poszły batsy za nim, uderzyły, powiem tak, no pierwsze uderzenie, nawet weszło jakieś. Princeska będzie obija. Sobie teraz dawała teraz radę. Teraz Hograider może wejść tutaj z tymi. Dobra, okej, okay, lecimy z taką talią w takim razie. Tamta talia zobaczymy, nie pykła? Czekaj, pstryk, princeska teraz na tą stronę. Na plecy, obrona na prawo teraz. Tego Ice Golem tutaj na bok, żeby ich trochę przerzucić. Dobra. Do tego Ice Spiritkę rzucę, żeby zwolnić tego. Ziomeczka, tutaj rzucę batsy. Dobra, Ice Golem jeszcze wejdzie, w razie czego, na obronę, na lewą stronę. Co by tutaj coś się obroniło. I czekamy, teraz trzeba chwilę poczekać znowu, tak, żeby miał żeby rakietę mieć... zapodał i tego Wizarda mu zdjęło, tak? To... Dobra, no to poleci mini PK na Valkyrie. Okej, okay, sobie z nią poradzi. Strzała, tu mam strzałeczki ja jeszcze, na Mega to rzucę. Dobra, Mega Knight. No zapadaj, zapadaj tam, no. I lecimy z Mega Knightem. Coś na osłonę Mega Knighta trzeba będzie mieć. Nie mam nic, princeska zaraz wejdzie. Cokolwiek trzeba będzie, kurde, do niego zagrać. Wrzucam princeskę. Tutaj. Ja wrzucę minera do przodu, niechaj już tam coś dziabie. No, niech łubiczkę tam, bij łubiczkę, kurde, jest po kasku. Tak, nie zdążył strzelić. Dobra, mam przynajmniej rakietę, coś. Ścięte, powiedzmy tak. Czekam na rakietkę, on teraz coś będzie wypuszczał, to mu... O oh fuck, dobra. A i Spirit krzy, co? Trochę za późno. Fuck, myślałem, teraz że jeszcze to już wiesz. Musimy czekać. Teraz to już może bić, nie musimy na niego wypuszczać tutaj. Możemy próbować jakiś atak Bacy, wymodzić Ice za Golem. Chwilę z prawej strony. Na którym poziomie ma ten tego Fireballa, że nas tak zdjęło nie, tutaj? No Fireball jest dosyć mocny akurat, nie? Hogrider Princess.
Ty masz cały czas tę rakietę na lewo, nie? Tak, 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 to przygotowane jest. No to tę rakietkę będziesz musiał wypuścić jakoś za chwilę, wiesz? Powiem no, ci. Bo na razie... Także dobra. Go rakietka! Go rakietka, jak coś to na prawą stronę się później rzuci drugą. Ice Spirit, uważaj, bo to mocny push leci. Dobra. Tak, Ice Spiritka się też zawiesiła. Dajemy push na ten, na obronę. 11 HP na tej wieży zostało. Tak. Dobra. Dobra, nie ma wieży. Zdjęta! Wieża to... coś. Ale teraz musimy końcówkę dograć. Próbujemy, jeszcze. Próbujemy pushować, bo. Pushens? No, tylko on to zbije bez większych problemów aktualnie. Ice Golem w razie czego pyk. Jeszcze. Na osłonę. Może. Moczek się zdążył. Na wieży lurnąć. Pyk, pyk, Ice Spirit na blok. Dobra, Hog Rider wejdzie. Wlatuje tutaj. Parelka. Okej, okay, niech skoczy dobra. Na tego Wizarda, dobrze. Wizard zmieciony z Bacy. Powierzchni ziemi. Lecimy tutaj z atakiem. Ale teraz jest rage balon. By się przydał tutaj. No, taki rage gdyby się. Rage jakby to zmiażdżył to, no. Okej. Okay. Na ten balon trochę doleciał. Przed miner na plecy. Idzie, idzie, bić mega. Pekka z Knightem to i pobiją to trochę. Rakieta wejdzie ode mnie. No, Pekka ładnie będzie bić. I rakieta. Pekka została taka niezauważona w tym momencie i. Za mega Knightem schowało i siadło. Próbujemy. Drugi mecz. Mam Hog Ridera. Miałem balon i Mega Knighta. Hog Rider i rakieta u mnie w tamtej. Ja muszę zagrać balon. Dobra, Batsy. O, te Batsy. A, to samo gra. To samo gra. Dobra, mini peka tutaj zapodam. O fuck, rozwalił mi to. Pyk. Dobra, jeden powinien, nie powinno być dwóch strzałów dokładnie. Tu jeden. I sobie poradzę z tymi bacami. Tutaj princeskę zapodam. Balon powinien dolecieć, pójdźmy chociaż do ma tyłu. Tego ice. Nie, Zarda. Doleć! Fuck. Kurde! Zablokował się. Tryk. Dobra. Ice Golem. Na atencję. Dwa Ice Golem, bacy. Dobra, kolejne bacy lecą. Blokuję go. Próbujemy. Musimy szybko go zdjąć, tego giganta. Jest dobra, że nam krzywdy Princeska, niech princeska chociażby postrzela i będzie dobrze już. Ono na drugim poziomie jest, dwa strzały i... Fakt, no nie tak, tylko wierzę że ona teraz. Sobie postrzela tak, ona w łyczkę będzie strzelać aktualnie. To łyczkę im zdejmę, no. Dobra. Okej, okay, minion horda leci nie od mam razu. Nic, co princeskę zapadaje. Fakt, no, freeze poleciał, no. Nie. Dobra, jeden dobra, strzał. Jeden strzał nie jest taki zły. A princeskę rozwaliła. Tutaj już lecę z zapem. I teraz i te minionki zrobią tej krzywdy mu małą. Tak, leci tak, od razu tak, Hog Rider tak. Na drugą stronę. Okej. Okay. Dobra. Mogę weszło zubrać. Trochę obrażeń. Teraz lewą stronę głównie, jeżeli chodzi o atak. Jak oczywiście coś jest tutaj i... trzeba... Jak coś mamy strzałeczki, mamy ten, jeszcze. No. I mamy rakietę jeszcze. Dobra, dobra, przynajmniej Rage. Rage zszedł, także bez atak peczka. Na tym Rage nie będzie zły. Do tego bacy tutaj bacy, na obronę. Tak, te bacy są mega mocne, są dużo mocniejsze od tych minionków. To znaczy miniony, bardziej. Bo minionów używasz do innego rodzaju ataku i baców też w inny sposób. Bacy są one-tapowcami, a miniony... Bacy to jest taki, wiesz, szybko za dwa możesz na przykład Inferno Dragona ściągnąć, możesz, wiesz, masz coś przynajmniej tutaj na osłonę od... nie wiem, od balona, od Mega Knighta możesz szybko zbić coś, co wiesz, nie będzie ci ich bić. A w razie czego to i tak to spadnie na strzała. Także on tu zaraz będzie freezował pewnie. Dobra, lecę arałki. Okej. Okay. No średnio mu to pykło. No tutaj no, Wizard pykło. na pewno walnie. Dobra, dobra, Pekka powinien sobie tym poradzić. Dobra, do tego princeska wchodzi. Jest freeze, leciał freeze. No. Przed chwilą przysnął chwilę, ale dobra, teraz... przynajmniej przeszli. Okej. Okay. Mana mi się załadowała do jej rakietę. Tylko także uderzyć jeszcze minionkę dobra, jakieś. Dobra, leży. Ja wizard. Będę tutaj Mega Knighta. Dawaj na górę coś, dobra. Dawaj na górę coś. Trzeba przed tym, przed balonem. Nie, balon uderzy. Tak, prysnął, no. Ale to musimy po prostu zbić. Nie wiem, czym rozwalić tej wieży. Lewą tą. A, mamy też wieżę, dobra. Lewą wieżę musimy zbić. Masz rakietę? Nie mam, dopiero teraz mi do ręki wpadła. Dobra, pyk, a nie, kurde. Pyk, 200 rakietę, HP. Rakietę, broń, rakietę, broń, rakietę. Już ładuję rakietę się. Potrzebujemy. 5 na 6. Potrzebujemy rakiety. Leci rakieta. I patrz, jakim opóźnieniem ona leci. Widzisz, kiedy ją wypuściłem? No okej, okay, wygrana dobra, weszła, szarno. Powiem tak. Nawet nie było blisko, kurde, te 500 HP. Nawet nie było blisko. No. Ten Inferno Tower troszkę tutaj przeszkodził. No na pewno przeszkodził ten Inferno Tower. Dobra. Okej, okay, lecimy dalej. O kurde, mam same takie karty do... Ja mam i princeski, mam do zagrania nieklasycznego. Dobra, Pekka.
mini peka. W tym momencie są rołki. Dobra, nie, już jest. Ale rzuciłem spokój od razu. Okej, okay, wchodzimy w takim razie z minerem, jak bacy lecą. Nietoperze tutaj, chwilę na pewno wezmą na siebie to. Teraz zagramy zapa od razu. Oh. I obrażenia weszły. No to krzywdy im zrobiliśmy. Tak. Masz coś? Masz Mega Knighta, dobra. Mega Knight wchodzi. Mogę go spowolnić jeszcze lekko. Powiem tak, no możemy go trochę obić jeszcze, co by Mega Knight stąd poszedł i... Typ, ucieknie jeszcze Mega Knight. Tak, no. No to nice. Jak on szybki jest w ogóle, to jest naprawdę OP karta. To jest jedna z fajniejszych po prostu kart. Naprawdę trudno jest zablokować tego Mega Knight. Trudno ją tropnąć. O. Nie tu, nie tu, tu wyżej jakbyś rzucił. Szybciej te arołki gdyby poszły. No. Troszeczkę minimalnie. Dobra, z przodu niech wejdzie. Ja many też miałem, ale na styku rzuciłem. Dobra, on będzie jakby co tutaj defował. A myślałem, że ten, że ten Baby Dragon walnie, szczerze powiedziawszy, tego, minera, nie? I nietoperze będą mogły pozwolić sobie na atak wtedy jeszcze tej wieży. Dobra, przynajmniej miniony niechaj tutaj pomogą. A, dobra, princeska leci na tą stronę. Tą lewą można... O, chociaż... Będą jego bić? Czy nie? Spiritka, nie. Nie, obrócił się. Nie wiem, czy jego? Nie, nie jego. Odwrócił się i sobie poszedł po prostu. No nieźle. No. Typowy Ice Golem. Proszę państwa, można byłoby taki nagrać film. Typowy Ice Golem. Peka. Idzie yellow, wywalone po prostu. Jak Ice Golem ma nie iść? Tak. A on będzie zbijał, właśnie, on będzie tym zbijał po prostu. Dobrze, przynajmniej ta mini pekka ma te obrażenia, nie? Ma takie palnięcie, tak pyk, walnie yellow. I nic nie zostaje. Peka normalnie jak palnie to. Co się dzieje z wieżą. Dobra. Arołki tutaj zapodam, nie mam nic na Outridera. Oni i tak będą zaraz z prawej atakować. Lewa jest, myślę, na stracenie już strona. Nie, nie zdołamy tego przetrzymać. Powoli tutaj bić w tą wieżę. Tak, trzeba w prawo już powoli wjeżdżać. Na typowy log na ten. Log. No. To jest taki typowy log na to, żeby zbić princeskę. Princeskę. Dokładnie. Bracia log, jak ja ich nienawidzę. Dobra, pyk. Próbujmy w ten sposób. Kurde. Ty się goś dobrze bronisz, że go ciężko tutaj jest. Póki co, musimy poczekać. Bacy. O, fuck. A idealnie to sobie zbił. Ja to rzucił, dobra, pyk. Dobra, musimy atak jakiś uskutecznić za chwilę. Ja tak Hog Ridera mam za niskim poziomie. Dobra, Mega Knight na defa, poleci. Rzucę rakietkę, żeby ten domek rozwalił. Okej. Dobrze, dobra, już. Ja już się bałem, że rzucisz tego... Nie, teraz to było że rzucisz tę rakietkę tak, żeby tylko uderzyła ten domek, szczerze powiedziawszy. Już się chwilę teraz bałem. Szczerze powiedziawszy. Dobra, lećcie, panowie! Idź to, dziadostwo, lecimy. Hog Rider. Mógłbyś rzucić te strzałki już w ogóle na to, żeby Teslę zniszczyć, bo tam Tesla jest jeszcze. Myślałem, że ona się rozsypia. To słabo. Ale dobra, zahaczyło tam jeszcze kogoś. Ice Golem. Dobra, Ice spróbujmy. Leci. On będzie znowu tego rzucał. Ale nukleara tutaj na nas. Tutaj. Nuklear za chwilkę pójdzie. Cały czas to dziadostwo mu się. Kurde! Powiem tak, ten budynek go teraz ratuje. Tak, ta Tesla go ratuje, no. Wciło. Dobra, pyk! A, ty lala. Mega Knight przed od razu. Dobra, miner z tyłu. Overtime 10 sekund, no nie wiem czy zdołamy. Tak naprawdę. I miner dobrze robił. Się cały czas. Jest rakieta u mnie w łapie. Dawaj, nie dawaj rakietę, teraz. Dawaj rakietę, dawaj tę rakietkę. A tak ona długo leci, no. Kurde! Myślę, że te rakiety, tymi rakietami jeszcze trochę czasu i byśmy się po prostu, wiesz. Teraz jacyś tacy oporowi gracze wrócili ze szkoły i cisną. No, szczególnie no te chińskie znaczki. Mówię, o tej porze to są problemy z nimi. Ładują jakieś rekordy na klonach tych smoków, czegoś tam, jak widziałem nieraz na grupach, to aż... Dobra. Zdjęcie łapałem. Lecimy, hardy atak, elo. Hard dobra, push. To leci mini peka od razu, jak leci tutaj. To mam bacy jak coś na balon przygotowane i... Ten. O fuck, czekaj, bo on cię zaatakował. Bacy miałeś mieć przygotowane, halo? Gdzie są bacy? Na ten, na balon. Dobra. Off. Okej, okay, Vice Golema jeszcze, nie uderzy. Wyrzucił mi tego Lightninga. Dobra, chwilę. W którą stronę bijesz, princeska? Poszła na prawo bić, no. To powiem tak. Wybrała lepszą stronę do bicia. No i wybrała. Firmóweczkę. Dobra. Tel chociaż raz jeszcze, dobra. Tyk. Szybko poszło z princeską? Standardowa princeska.
pyk. Na jednego loga, nie? Się kładzie po prostu. Niby dobra ta karta jest, ale... Coś na lewą stronę potrzebujemy zaraz tutaj, żeby wymodzić. On już na daleko wypuszcza. Na prawo już będzie balon, wjeżdżam, tak, no. Balon. No dobra, dev póki co trzeba uskutecznić. Balona się mogę pozbyć rakietą. To wiesz, że mogłeś się już pozbyć wcześniej, chyba że nie miałeś... Nie miałem, dopiero teraz myślę... O, shit, dobra. Już dobra. Myślałem. Przynajmniej atak wszedł jakoś. Miałem chwilę stresu. Dobra, Pekka, dobra. Zostaw tutaj Mega Knighta mojego. Uderz sobie dwa razy jeszcze tym. Aj. Dobra, ten go zetnie, ale na teraz giganta wszedł. Dobra, wiesz co, to nie jest taki zły deal, bo jesteśmy teoretycznie w ataku, jeżeli się uda to uskutecznić do końca. Jesteśmy w ataku, zbijemy te wieże i lecimy dalej z kolejną, która ma, wiesz, mniej HP. 1600. Tego Hogridera mogłeś już na prawo w sumie, ale dobra, no. Na prawo to tą rakietę użyję. To właśnie rakietę na lewo będziesz miał. A, no to dobra. Byłoby nawet im o lepiej już tą rakietę. Dobra, to się tego pozbędziesz, to tutaj leci coś takiego. Musisz jakąś rakietkę zaraz wypuścić. Mhm. Tylko fajnie byłoby przynajmniej wieżę zbić, żeby na overtime polecieć. Dobra, miner. Dobra, lewa strona rakieta go. Hogrider uderzy. Dobra, mamy tu drugą wieżę. Dobra, nawet nie musisz rakiety jeszcze puszczać. Teraz defik. Czy w ogóle się opłaca wypuszczać na defa, nie rzucić tego. Teraz defik. Dobra. 57. To idzie zbić z tymi. Potrzebujemy czegoś na Hogridera, na prawą stronę! Miner! Dobra. Będzie! Będzie! Dobra. Dobrze! Siadło, ale idealnie. Jakie to było teraz kalkulatoret, no. Calculated wszystko, proszę państwa, tak, to bez problemu. Zrobiło. Dobra, co teraz? Dobra, typowa walka uliczna, także bacy wchodzą z minerem. Lava Hound. Tutaj powinien zap wejść, trochę szybciej, tylko że kurde zanim ja ogarnę. Ale princeska sobie strzeli. Ale patrz, w ogóle już weszło, nie? Bo ogólnie nie wiem czy wiesz, ale to teoretycznie ustawienie batsów i minera to jest normalnie taki atak w tej mojej talii, którą właśnie mam. No, tego się nauczyłem przynajmniej. Że tak wygląda ta talia, jeżeli chodzi o atak. Ja zaraz tego Mega Knighta na lewo wydupię. Dobra, to jeszcze jeden many. Jeden many! Dawać! Pik! Musisz coś na lewo, batsy daj na lewo, daj batsy. Nie mam, dopiero wychodzą mi. Dawaj batsy, bo zbiją nam wieżę. Batsy są dobre na, jeżeli chodzi o właśnie to. Też im wieżę położyłem tutaj z prawej. Nie, dobrze. Znaczy ty poatakowałeś prawą stronę, ziomek. Kurde, ty szalony jakiś. Wieżę siadła. Dobra, batsy jeszcze. O, dobrze jest, wchodzą. Tutaj kolega sobie skoczył. O, jeszcze ten go nie przyhaczył. Nie przyczaczył. Nie przyczaczył. Pyk. Jest gole. A te bacy, w ogóle te bacy jeszcze zbiły prawie minionki całe. Także też nieźle. Ograjmy. Dobra, mamy dwie wieże, oni mają jedną. No póki co jesteśmy na plus. Wypuścił 7 many, tak, na tego. Na Lava Hounda, nie wiem, tak, bierze. Także, no dosyć dużo. Dojdzie, Jezu, jaki nie uderzył, fart. Ale... milimetry. Dadło z 600. O, fuck. Bacy. Potrzebujemy jakiejś ochrony. No bacy to tu nie jest dobry pomysł teraz, tak późno trochę. No bo jest te wizard. Bacy zaraz zostaną przez Wizarda zdjęte. Wizardaliśmy coś na tego Wizarda, dokładnie. Wizarda zablokowałem, dobra. Się obrócił. Dobra, tylko że teraz... Lava Hound. Tego Wizarda cały czas! Ten Wizard będzie zły, będzie bardzo zły. Nas tak, będzie no, boleć. On jest już. Leży. To teraz egzekutowany. Wiesz co? Mega Knight zaraz poleci do ataku po prostu. Dobra, możemy chwilę, wiesz co, HP tutaj na tej wieży potracić. Tak, odpuścić. Mam rakietę. Lecimy. Czekaj, ja rakietę przygotuję. Lecimy, atak. Tak. No to dawaj niżej ta rakieta, żeby uderzyć te potworki. Uderzy. Te potworki trzeba było bić. O fuck. Dobra, bardziej a z golem? Ty tą rakietą. Nie, bo myślałem, że uderzę tego egzekutonera. No, ale nie, to trzeba było bić te niżej właśnie, tą pekkę, tego miniona najgorszego. Tak, nie wiem co tam jest za tym balonem. Wszystko. Jakiś przypał na pewno. No przypek tam jest, gościu. Pyk. Dobra, ochrona. No już musimy teraz wszystko na defa, teraz, no. Tylko def. 8 sekund def. Tylko def. Dobra. Trzy minionki powinny tego lasera zniszczyć. Dobra, jest. Nie, dobra, nie zniszczą, ale...
Ale poczekali. Ta rakietka, mogłeś ją troszeczkę lepiej zagrać, moim zdaniem, właśnie. Tak, bardziej. Bo ta wieża i tak by wtedy padła, gdy te minionki, wiesz, zostały dupnięte. Ale no dobrze, wyszło ok. No, dlatego mówię, no ty wziąłeś ten do testowania, ja wziąłem ten do testowania, także... Ja, że z mainem wyjechałeś. Ziomek, nie no, spoko. Pyk. Rakietę mam w łapie. Rzucaj. Dawaj rakietę, dawaj, rzucaj! Rzucaj, bo za chwilę jakieś minionki. Szybka rakieta, tak, elo. Pyk. Szybka rakieta wchodzi. Pyk. Dobra. Pyk, wjazd tutaj, dobra. Dawaj, do tego... uderz, dobrze, jest po wieży. Elektro Wizard blokowany. Jest dobra. Po wieży, od razu. Jeszcze. Dupnie, no, nice, jeszcze nie zdąży się rozłożyć. Dobrze jest. No w końcu, to jest dobrze. Zaczyna wyglądać jakoś. Dawaj, Pekka jeszcze jakby tu walnęła. Na prawo trzeba będzie. No za chwilę Hograidera wypuszczę. O, te dobra, Ice Golem niechaj zablokuje troszeczkę. Oj, a, a typowo, typowy log. No, jest princeska, jest log, to jest taki automat. Dokładnie, dobra. Pyk. Tak się bawimy, to ja też baciki zapodam. Ale baciki nie musiałeś już zużywać. Dobra, parcone zrobił tutaj. No tylko, że wiesz, no dobra, mogą zrobić, chyba że mają coś do zbicia. Nie mają chyba nic no, nie do zbicia, mają. Dobra. To okay. Te baciki skończą grę. Okej. Okej. Nie mam nic do powiedzenia po prostu w tym meczu. Ja wyczułem to. Ale powiem ci, że ten pierwszy nasz atak poleciał po prostu. No tak, że karty, no. Karty fajnie weszły. Bo jednak atak Bacy, Miner i Balon to jest właśnie taki fajny atak, także... No, no mi się wydaje, że jeden ziomek miał po prostu wysoko levelowe karty. No. Mi się wydaje, że on w ogóle na tych dwóch Wizardach grał. Tej dziesiątce i trójce. Okej, okay. No też mi się właśnie tak wydaje, że to było coś w tym guście. Dobra, panie Ice Golem, zbierasz pan tego Baby Dragona. Ty mi to Hograidera zawołaj. Te arołki. Dobra, arołki już wypuszczasz, okej. Okay. Ja lecę na lewo w takim razie. Kurde, jakby nie walnął tym zapem. To było fajniej. Princeska. Ani nie bij pan patrz tym tu. Zapem. Ja tu widzę loga. Log, patrz. Log, log, log. Ty. O nie, poszło, jest poszło coś ciekawszego niż log. O. Przynajmniej tyle. Widzisz, użył czegoś lepszego. Tego się nie spodziewałeś. Myślałeś, ale, że będzie log. Że będzie log. Ten log. O, uderzyła ta bombka jeszcze. No, ale nie uderzy już no, nikt inny. Nie było tapa. Niestety. Sam Hograider? Przynajmniej walnie, no, teoretycznie dwa razy. Dobra, ja Mega Knighta już tu szykuję. Musisz coś na tego Batsy dawaj przynajmniej, albo no. Cokolwiek. Ja tutaj będę już... Batsy wjechały, tej też arołki. O! Gdzie są te batsy twoje? Skasował mi tym. Zapem. Zapem? Zapował się. No, zap poleciał. Dobra, lecimy w atak teraz. Skocz, 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 skoczy! Skocz! No, nice! Pince! Dobra. Od razu, dobra. Tutaj jest mi się strzałki wieża, wdały, jest ale wieża, jest okej. Okay. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Dobra, Hograider. Zobaczymy, co on wypuści dalej. Ja tu już zapik trzymam leci. Zapsa. Dobra. Okay. O, i teraz patrz. Jeszcze nie ma. No, brakuje mi tu loga od przeciwnika, coś tu nie gra. No on ten akurat nie chyba loga no. Nie ma, no. Ale ma, widziałeś już co, żeby zagrać. Jest na to gotowy, na princeskę. Dobra, zbieram tutaj jeszcze o, chwilę, Ice Golemem doleci, powinien dolecieć ten balon. Dobrze, doleciał dobra, w końcu. W końcu, jeszcze princeska by jeden gość wyszedł? Jest okej, okay. Możliwe. Bo coś tak się spowolnili nagle, no? Nie? Jak cisnęli zdrowo, to nagle no, oddali grę. To chyba czuję, będzie tak, będzie wygrane. Możliwe, że wyszedł, możliwe, że coś. No, tak się też zdarza, że ciśniesz giereczkę i nagle wyjdzie twój ziomek i wtedy jest pograne. Nawet to w połączeniu z tymi kartami Syla wyszły nawet nieźle, powiem tak. Oczywiście pewnie można byłoby dużo lepiej zagrać tym, ale no my się uczymy tak naprawdę grać w tę grę, także ja na dobrą sprawę zacząłem ja dopiero teraz co grałem, to po tym ostatnim odcinku. No to po tym ostatnim odcinku tak na dobrą sprawę pierwszy raz spojrzałem na tego buildera jakichś deków i właśnie sobie tą talię wybrałem, jako że tych kart miałem najwięcej, jeżeli chodzi o ten dek, ale jeżeli macie jakieś ciekawsze deki lub karty, którymi chcielibyście, żebym tutaj zagrał i myślicie, że mogłyby mi pasować albo po prostu do gier właśnie z Sylem na 2x2, możecie śmiało pisać w komentarzach pod filmem. Jeszcze możecie dać mi znać, jak to wygląda, bo po ostatnim odcinku zgłosiło się troszeczkę osób,
właśnie z jakimiś informacjami, że mogłyby mi udostępnić swoje konta do pootwierania jakichś skrzynek i dajcie znać, jak to wygląda mniej więcej. Czy to trzeba się jakoś za każdym razem przelogowywać, czy jakby to trzeba było zrobić i czy to nie trzeba jakiegoś kodu aktywacyjnego, czy coś w razie czego z telefonu podawać, żeby się logować na te konta? Bo można byłoby coś takiego po prostu też uskutecznić. Także, dzisiaj grał ze mną Sylo. Grałem, dzięki. Także oczywiście, jeżeli odcinek wam się spodobał, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem oraz wpaść na kanał do Syla, który będzie w opisie pod filmem podany. Także dziękujemy bardzo za oglądanie, trzymajcie się, no i na razie, cześć! Cześć!